Nad tym zakupem troszeczkę się zastanawiałem. O ciupinkę, wiecie, takie tam skromne parę lat. A to przecież najlepsze, co mogłem je spotkać. Magazynek, czołg średni, czego mógłbym chcieć więcej. Moi drodzy, witam was w bitwie na żywo Progetto 65, włoskim magazynku 10 poziomu. Jak wiecie, ja jestem wielkim fanem pojazdów z magazynkami. Baczat, prawie 800 bitew, TVP ponad 400 bitew, ale tym zagrałem na swoim koncie tylko raz. Wynika to z tego, że po prostu nie miałem nigdy kredytów, aby zakupić Progetto, ale to się musiało w końcu zmienić i dziś, moi drodzy, zakupiłem ten pojazd. Musiałem go po prostu mieć, ok? Kosztował sporo, też musiałem parę czołgów poświęcić, na przykład Type 59, ale było chyba warto. Gdyby ktoś pytał, dlaczego tak komplementuję Progetto, dlaczego uważam, że jest tak dobry, proszę bardzo, już teraz pokazuję wam statystyki czołgów średnich 10 poziomu i okazuje się, że Progetto jest najlepszym medem drzewkowym. Dobrze słyszycie, nawet obieg 430U może mu buty czyścić. Robimy tym Progetto około 2200 uszkodzeń na bitwę. Obieg 430U, lekko 2060. Potem już jest tylko gorzej, więc zdecydowanie jest to pojazd świetny. Pytanie tylko, czy taki będzie kierowca. Wejdźmy nim do bitwy. Chciałbym zauważyć, że delikatnie zmieniłem maskowanie tak, aby lepiej się zakamuflować w tych krzaczorach. Mapa Redshire i mamy tutaj losowanie z dziesiątkami, dziewiątkami. Boże, trzy arty. Kto to w ogóle wymyślił? Będzie się smażył w piekle. A tak już na serio, gdyby ktoś pytał, dlaczego nagle inny ja, to dlatego, że pierwsza bitwa nie nadawała się do pokazania. Nie. To była porażka do jednego. To było coś takiego jak ostatnio na Paryżu. No po prostu przejazd, raz, dwa, trzy, cała bitwa, nic ciekawego do pokazania. Teraz będzie lepiej. Będę kampił medem w krzaku. A tak na poważnie, ja tą bitwę planuję rozegrać w następujący sposób. Pojadę sobie tutaj, przysnajpię na przejeżdżające czołgi, liczę, że kołowiec coś wykryje i tym sposobem będę zadowolony. Będąc zadowolony na starcie, powinienem mieć pozytywne morale. Jak mnie wykrył, to się denerwuje. Nie mam pozytywnych morali. Po tym starcie nie mam. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę nic trafić, kurde, no takie kalafiory latają. TVP był idealnie ustawiony, łatwy strzał i poleciało Panu Bogu w okno. A kołowiec z tej pozycji nie wykryje przejeżdżających maszyn, bo tam są górki, kurde. Też lipa. Jest arta, co to ma być? Artę widać, ale ciekawe. Co jest, grane multi? Jeszcze zachorowałem. To jest uczulenie na artylerię. Artyleria jest za blisko mnie, jak arta podjeżdża, to ja kicha, przepraszam. Przepraszam najmocniej, to tak nie miało być, to tak sorki. Nie no, naprawdę. Co jest grane w multi, weź się ogarnij. To tabletki, nie wziąłeś tabletek? Czekaj, leopard. Serio, ale mi się... Przepraszam. Nie mogę jeździć czołgiem. Co jest grane? Dobra, podjedźmy tutaj. Ej, tą artę by się przydało zabić, kurna no. Co ona ma tam kampić? Wyjaśnić ją raz, dwa, trzy i tyle. Co to ma znaczyć? Nie ma litości dla artylerzystów. Rozumiecie już, o co mi chodzi z tą celnością. Czekaj. Oj, jeszcze mi zdążył strzelić. 90 w magazyn, halo.
Nie strzelaj do mnie. Doładujemy sobie, wiecie co? Doładujemy sobie pociski, nie ma sensu jednego trzymać i strzelać. A z tą Artą to nie mam pojęcia, o co chodzi, ale ona tutaj powinna być do wykrycia. Ja ją powinienem wykryć. O, albo nie. Raz. Dwa, dobra, jest. Wyjaśniłem losia. Drugi kill. Leży. Doładujmy sobie na spokojnie, doładujmy, bo... grając włoskim magazynkiem 10 tieru, naprawdę to doładowanie potem już jest znacznie krótsze, a strzelanie pojedynczo, uwierzcie mi, no daje bardzo słabe efekty. Najlepiej 4 pociski mieć. No tylko, że teraz zniknęli, to tak słabo se postrzelam. Trochę żałuję teraz, że nie strzelałem. Tylko, żeby mi ta 90 nie wykryła. Jak strzelę, to raczej mnie zobaczy niestety, to tak działa. Jest obiekt 704, ładne bicie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dlaczego teraz nie strzelałem powolutku? To wynika z tego, że... Nie wiem w sumie, czy to jest bezpieczne takie stanie tutaj. O, jeszcze go dobiłem elegancko. Trzeci kill. Teraz sobie na spokojnie przeładuję tutaj. Choć grill zaraz raczej wyparuje, to warto byłoby w niego jeden strzał oddać, bo potem już go nie będzie. Czekaj, czy ja cię dobiję? Czy ja ciebie dobiję? Jest! Jeszcze go ładnie upolowałem. 4 kile, kurde! Ale ładnie. Ładnie to siada. To wszystko przez to uczulenie na Artę. TVP jest na 2 strzały. Arta na 2 strzały. Ja nie strzelę w tego TVP-ka chyba. Nie. Czekaj, Artę. O! Progetto mnie wykryło. A to jest podejrzane trochę nawet w sumie. Jak to się stało, że mnie wykrył? Dobra, doładujmy sobie na spokojnie. Przepraszam, że tak się dziwnie czuję, ale naprawdę jakieś steryny brałem. Coś mi mama dodała do herbaty czy coś. Choć herbaty nie piłem. Do wody mama mi wsypała coś. Na pewno. Tak musi być. Tak musiało być. Powiadam wam. Dobrze, że Arta do mnie nie strzela. Jeszcze. Co z tą 90? To jest pytanie za 100 punktów. T57 Heavy podjeżdża. T57 Heavy podjeżdża, zobaczcie, jedzie nasz T57. To się ustawimy na snajpę, aby go asekurować, choć ma mało HP w sumie to. Nie wiem, czy tak dobrze też robi. Co z tą T10? Ona się musi cofnąć. Ona się musi cofnąć mocno. A to nie jest powiedziane, że się nie cofnie, bo jest bombardowana. To takie strzelanie to jest, kurde, bardzo ryzykowne. Dobra, dostał. Mierzy we mnie. I jest bicie. Ja jestem wykryty, bo to tak wygląda naprawdę, jak ja bym był wykryty. Ja nie wiem, z czego to wynika w sumie. Ale oni patrzą na mnie. Oni na mnie patrzą, halo, ja się wstydzę. Tak, chyba jestem wykryty non-stop przez tą 90. Dobrze, to 10 spływało. Dobrze, wypychaj go! Siadło. Jest. 6 kili. Dobra. Dalej nie mogę mówić, mówię przez nos, czuję. Dobra. To co, przodujmy sobie na spokojnie. Po od prawej strony bym ich teraz skubał. Od prawej strony tutaj. Dlatego, żeby wykluczyć obiekta 268 jakby z gry. Tutaj TVP jest problemem na pewno. W tej sytuacji. Mamy 4 pociski. Jest duża szansa, że na przykład... 263 pojedzie teraz. Chyba Arta strzeliła. Tak mi się wydawało, że widziałem pocisk. 263 będzie podjeżdżał. TVP wychyli, aby do niego zacząć strzelać. I będę mógł zrobić damage. O, Progetto tam jest.
zabija na Martę. Ale ja po niego nie jadę teraz. On jest nieistotny w sumie. Teraz tak naprawdę... O, nasi zabili Artę, super. Teraz ważne jest, aby tą Artę ich zdjąć i tego TVP-ka. Ale TVP ma mnie na magazynek, więc nie mogę też zagrać tak na Jolantę. Do przodu, wiesz. Zabić wszystkich, bo nie zabiję wszystkich. No sorry, to tak nie działa. I 268 jeszcze jest kłopotem. Okej, dobra, jest. Raz. Tak mierzę mu bardziej w bok. To powinno wszystko wejść w niego. Mam nadzieję w sumie. Nasi zabijają ich artylerię bardzo ładnie. Solidna gra. Czy on zabije tą Artę? Ładnie zabił Artę. Nasi klikają coś tam, żebym jechał po tego progetto ich, ale... On jest nieistotny według mnie. On jest poza bitwą. To, co trzeba teraz zrobić, to zdjąć 268. I TVP. Jestem wykryty. Ups. To 268 mnie wykrył z krzaka. TVP. Jest. Ładnie, zdjęli go. Super. I ostatnie progetto, które... No niestety nie wiadomo zbytnio ile ma HP. I gdyby tak się chciało, to by mógł to jeszcze ten progetto ich ugrać. Ale będzie musiał według mnie skrócić, żeby zbić bazę. Jest! Tu je, poszło drzewo. Jest. Muszę mieć więcej pocisków. Okej. I dostał ładne combo, elegancko. 7 killi. W pewnym momencie bitwy będę mówił szczerze. Widziałem, że jest szansa na medal pula, ale ta szansa na pula oznaczałaby, że będę musiał dokonać pewnych poświęceń i zaryzykować wygraną. Jakby uznałem, że wolę wygrać i zrobić więcej uszkodzeń. To by oznaczało w sumie, że muszę pojechać od lewej strony, a nie wiedziałem, gdzie stoi obiekt 268. Musiałbym zaryzykować, że nie mierzę akurat. Ale wtedy bym wjechał po te wszystkie arty i pewnie by wpadł pól. I w sumie to byłoby najlepsze zagranie, więc nie mogę teraz powiedzieć, zagrałem dobrą bitwę. Nie zagrałem. Mogłem zagrać lepszą, ale zabrakło mi jaj. Także taka sytuacja. 6200 uszkodzeń, 7 killi. No, powiedzmy, że chyba nada się to na odcinek. Mam nadzieję, że mnie zbijecie po dupie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się bitwa podobała. Zostawcie łapkę w dół, jeżeli się nie podobała i odcinek się nie podobał. Ale mam nadzieję, że się podobał. I cóż, tytuł filmu jak... Zmarnować szansę na pula. Nie, no chyba nie, tak nie zrobię. Dziękuję jeszcze raz. Miłego dnia. Piąteczka. Hejka.